Czy islam pochodzi od diabła? Dowody na podstawie Pisma Świętego oraz Koranu. Twierdzenie, że islam pochodzi od szatana, wywodzi się z trzech konkretnych przesłanek. Pierwsza. Szatan jest źródłem kłamstwa i oszustwa. Druga. Fałszerstwo to oszustwo. Trzecia. Islam jest podrobiony. Wniosek? Islam pochodzi od szatana. Pytanie brzmi, czy te trzy przesłanki są prawidłowe? Rozwiniemy sobie tę pierwszą przesłankę. Szatan jest źródłem kłamstwa i oszustwa. Nowy Testament, a szczególnie Ewangelia Świętego Jana, naucza, że szatan, diabeł, jest ojcem kłamstwa i oszustwa. Jana 8:44. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. W judaizmie szatan jest rozumiany jako metafora złych skłonności w człowieku, a nie jako istota duchowa. To zła skłonność w sercu człowieka jest źródłem kłamstw. Dlatego nawet w judaizmie szatan jest źródłem kłamstw. Chociaż islam jest nieznacznie łagodniejszy w stosunku do kłamstw i oszustw, posuwa się nawet do nazywania Allaha najlepszym z oszustów. Określa niektóre formy kłamstw jako zło i uczy, że szajtan może kusić ludzi do czynienia zła. Islam ręczy również za Torę i Ewangelię, co oznacza, że importuje również biblijną koncepcję szatana. Dlatego, jak widać, przesłanka jest prawdziwa oraz, że wszelkie kłamstwa i oszustwa pochodzą od szatana. Przyjrzyjmy się zatem drugiej przesłance. Fałszerstwo to oszustwo. Czym jest owe fałszerstwo? Wielki słownik ortograficzny PWN podaje, że fałszerstwo to podrabiać coś, przedstawiać coś niezgodnie z prawdą, obniżać jakość produktów spożywczych przez dodanie mniej wartościowych składników, grać lub śpiewać niewłaściwie dźwięki. Fałszyż, fałszerski, fałszerstwo. Dlatego przesłanka druga jest poprawna. Fałszerstwo to oszustwo. I wreszcie dochodzimy do trzeciej przesłanki, że islam jest podrobiony. Trzecia przesłanka, że islam jest fałszerstwem, wymaga znacznie więcej badań, ale można to zrobić całkowicie na podstawie logiki. Roszczenie dotyczące podróbek opiera się na dwóch podprzesłankach. A. Pierwsza przesłanka, czy też podprzesłanka jest taka, że podmiot islam twierdzi, że posiada atrybuty czegoś, co było przed nim i stara się być traktowany w podobnej roli jak Pismo Święte. Druga przesłanka jest taka, że podmiot jest fałszywy. Na przykład wydrukowany banknot z domowej drukarki jest fałszywym pieniądzem. Wyglądem przypomina prawdziwy pieniądz i jest przedstawiany tak, jakby posiadał wartość jego nominału, środka płatniczego, podczas gdy w rzeczywistości nie jest autoryzowanym fałszywym pieniądzem. Aby konkluzja była prawdziwa, obie przesłanki muszą być prawdziwe. Jeśli nauki islamu twierdzą, że zastępują lub powielają rolę Biblii, a islam jest fałszywy, to z tego wynika, że islam jest fałszywą religią. O tym, że islam jest podrobiony. Podprzesłanka pierwsza, roszczenie o wymianę. Koran twierdzi, że Mahomet był ostatnim i najlepszym prorokiem Boga. Seal of the Prophets 33:40 sura. A muzułmanie twierdzą, że wszystkie poprzednie objawienia, Tora i Ewangelie, składowe części Biblii, są zbędne w obliczu tego nowego objawienia. Ponadto muzułmanie twierdzą, że Biblia została sfałszowana i dlatego jedyną rzeczą, której można zaufać, jest Koran. Islam twierdzi, że Koran przedstawia prawdziwą wolę i Słowo Boże, oba atrybuty Biblii. Dlatego przesłanka pierwsza jest prawdziwa. Koran twierdzi, że posiada atrybuty czegoś, co było przed nim, a islam stara się być traktowany w podobnej, jeśli nie większej roli w porównaniu z tym, co było przed nim. Podprzesłanka druga. Islam jest podrobiony. Fałsz. Pozostaje udowodnić, że Koran, fundament islamu, jest fałszywy. Po pierwsze, Koran stwierdza trzy rzeczy dotyczące Biblii. Boskie natchnienie, sura 3:3, zachowanie, 18:27, oraz 7:157 i autorytet 5:43-48 oraz od 10:92. Dlatego jeśli Biblia jest fałszywa lub jeśli Biblia nie została zachowana, Koran jest fałszywy, ponieważ Koran twierdzi, że Biblia była i jest i będzie prawdziwa.
czytamy w Surze 3:3. On Tobie zesłał księgę z prawdą, stwierdzając prawdziwość tego, co już było przed nią. On zesłał niegdyś Torę i Ewangelię. Kiedy wynaleziono druki, Biblię stały się bardziej dostępne niż w czasach niepiśmiennego Mahometa. Muzułmanie, którzy faktycznie zaczęli czytać to, co mówi Biblia, dostrzegli oczywiste sprzeczności między Biblią a Koranem i wymyślili naukę o sfałszowaniu Biblii. Dziś prawie każdy muzułmanin nauczany jest tej popularnej teorii. Sura 18:27. I recytujcie to, co wam zostało objawione z księgi Twego Pana. Nikt nie mógł zmienić Jego słów i poza Nim nie znajdziesz żadnej ucieczki. Pismo islamskie nie potwierdza tej teorii. Mohamed ręczył za Torę, którą Żydzi mieli w swoich rękach. Suna Abu Dawud 38:4434. Koran mówił Żydom, aby sądzili zgodnie z Torą, którą posiadają. 5:43 oraz 5:68. Koran mówi, aby chrześcijanie sądzili według Ewangelii. 5:46-47 oraz 5:68. Dokładny zwrot używany w pismach islamskich to Baina Yadaihi, między ich rękami, podkreślający ich fizyczne posiadanie w przeciwieństwie do czegoś metaforycznego, takiego jak dziedzictwo. Sura 5 z wersecie 43 czytamy: ale dlaczego Żydzi przychodzą do Ciebie, Mohameda, po sąd, skoro mają Torę w swoich rękach, która zawiera w sobie wyrok Boży? Mamy również manuskrypty z V wieku i wcześniejsze, większość z ksiąg z Biblii, pokazujące, że Pisma Święte, które mieli Żydzi i chrześcijanie, kiedy Mahomet kazał im sądzić na podstawie tych samych pism, są takie same jak te, które mamy dzisiaj. Autor Koranu mówi nawet Mohamedowi, aby osądzał na podstawie tych samych pism. Sura 5, werset 48 oraz 10:94. Sura 10:94. Jeśli więc wątpisz, Mohamedzie, co do tego, co ci zesłaliśmy, to zapytaj tych, którzy czytali przed tobą księgę. Przyszła do was prawda od waszego Pana, więc nigdy nie bądźcie wśród wątpiących. Prawdą jest, że autor Koranu karze tych Żydów, którzy nie przestrzegają swoich pism świętych, a zamiast tego je zniekształcają. Ale nigdy nie mówi, że same pisma są zniekształcone, ani że Żydzi jako całość porzucili Torę. Dlaczego Allah miałby mówić Żydom, aby nadal osądzali na podstawie Tory, którą mają, jeśli nie byliby w jej posiadaniu? Sura 5:68. Powiedz: o ludu księgi, Żydzi i chrześcijanie, to do nas. Nie macie prawdziwej podstawy dla waszej religii, jeśli nie będziecie przestrzegać Tory, Ewangelii, tego, co wam zostało zesłane od waszego Pana. Jest więc jasne, że Pisma Święte są nadal autorytatywne. Koran potwierdza boską inspirację, zachowanie i autorytet Biblii jako odwieczne słowa Allaha, konsekwentnie i wielokrotnie. Jeśli Biblia jest fałszywa, Koran kłamie, ponieważ ręczy za Biblię. Jedynym sposobem, aby Koran był prawdziwy, jest to, że Biblia jest również prawdziwa. Jednak Koran w wielu częściach zaprzecza Biblii. Koran wyraźnie mówi, że Bóg nie jest dla nikogo ojcem. Sura 5, wers 18, 19 od 88 do 93 oraz 21 do 26. W Biblii Jezus odnosi się do Boga jako ojca zarówno siebie samego, jak i całej ludzkości. Mateusza 6:9. Jezus nawet zachęca swoich naśladowców, aby modlili się do naszego Ojca w niebie. Mateusza 6:9. Koran potwierdza, że Jezus, Isa, jest prawdziwym prorokiem Boga. Koran twierdzi, że Jezus w rzeczywistości nie umarł. Po prostu tak się wydawało. Sura 4, werset 157. W Biblii Pan Jezus mówi, że ten, kto twierdzi, że Jezus nie umrze na krzyżu, to nikt inny jak sam szatan. Mateusza 16, od 21 do 23, Marka 8, od 31 do 33. Mohamed ogłosił, że został przepowiedziany w Biblii, ale jedynymi proroctwami, które nawet w niewielkim stopniu odpowiadają jego cechom, są ostrzeżenia Pana Jezusa Chrystusa przed fałszywymi prorokami i antychrystami. Jeśli Jan w rozdziale 14, od 16 do 17 wersetu mówił o Mahomecie, to Mohamed był niewidzialny. Ponadto, zgodnie z Biblią, jeśli ktoś mówi w imieniu Boga coś, czego Bóg mu nie nakazał, jest to fałszywy prorok i zostanie skazany na śmierć powtórzonego prawa. Rozdział 18, werset 22 do 20, przepraszam, werset od 20 do 22.
Mohamed mówił w imieniu Allaha rzeczy pochodzące od szajtana, ale później przyszedł i powiedział, że diabeł go oszukał. Dlatego jeśli Biblia jest prawdziwa, Koran jest fałszywy, ponieważ Koran jest sprzeczny z Biblią, a człowiek, który przekazał nauki islamu, był według Biblii fałszywym prorokiem. Podsumowując więc, jeśli Biblia jest fałszywa, Koran jest fałszywy. Jeśli Biblia jest prawdziwa, Koran jest fałszywy. Moglibyśmy również przestudiować wiele twierdzeń, jakie islamskie pismo przedstawia na temat świata. Na przykład Koran twierdzi, że słońce zachodzi w błotnisty kałuży wody i że odkrywca udał się tam i znalazł ludzi żyjących w tym bardzo fizycznym miejscu. Sura 18, od 86 wersetu do 90. Po czym upadł na twarz przed tronem Boga i prosi o pozwolenie na ponowne powstanie. Pewnego dnia nie będzie to dozwolone i zamiast tego wzrośnie w przeciwnym kierunku. Sahih al-Bukhari, rozdział 4, sura 4, werset 54 do 421. Koran twierdzi, że słońce i księżyc znajdują się na wspólnej orbicie wokół Ziemi, goniąc jedno za drugim, ale nigdy jedno drugiego nie wyprzedza. Sura 23, przepraszam, to ta sama sura, od 21 do 43, od 36 do 40. Koran twierdzi, że nasienie powstaje między kręgosłupem a żebrami, gdzieś w okolicach nerek lub klatki piersiowej, w zależności od interpretacji. Sura 86, od 5 do 7. Wszystko to jest całkowicie fałszywe według współczesnego rozumienia biologii, astronomii i tym podobne. Dlatego zostało udowodnione, że Koran jest fałszywy, niezależnie od tego, czy Biblia jest prawdziwa, czy nie. Koran jest nadal fałszywy. Jeśli Koran upadnie, upadnie islam. Moi drodzy, przechodzimy teraz do wniosków. Wnioskiem jest to, że islam pochodzi od szatana. Dlatego też wniosek dotyczący trzech pierwotnych przesłanek, islam pochodzi od szatana, został udowodniony. Nawet jeśli nie traktujesz Biblii jako prawdę, na przykład jesteś ateistą, został udowodniony, że islam jest fałszywą religią, jest szczególnie fałszywa w odniesieniu do nauk Biblii. Niezależnie od tego, czy Biblia jest prawdą, czy nie. Moi drodzy, nie dajcie się zwieść innym duchom. Nie dajcie sobie mówić, że muzułmanie i chrześcijanie wierzymy w tego samego Boga. To jest wierutne kłamstwo. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję.